poprzednim odcinku Pamiętników z Rajskiej Wyspy. Miranda z samego rana wstawiła wannę do salonu, by dać kąpiel na pchły Lakiemu i sobie również. Stęskniony Laki pobiegł na plażę, by spotkać się z pracującym tam Sebastianem. Korzystając z chwili spokoju, mężczyzna bawił się z pupilem w aportowanie. Miranda dowiedziała się, że ktoś w mieście postanowił oddać swój kurort zupełnie za darmo i wybrała się go obejrzeć. Chociaż nieruchomość znacznie podupada, dziewczyna zdecydowała się nabyć, nie myśląc wiele o tym, dlaczego poprzedni właściciel tak bardzo chciał się jej pozbyć. Tę noc para spędziła już we własnym kurorcie, który nazwali Gwiazda Mirandy. W czwartek nastał dzień wypoczynku. Sebastian dostał z tej okazji zaproszenie na imprezę u znajomych, które przyjął. Spędził miło popołudnie, poznając nowych Simów. Miranda w tym czasie wybrała się ponurkować i popływać w oceanie. Z okazji dnia wypoczynku para postanowiła spędzić noc w namiocie na swojej własnej małej wyspie. Susu, witam wszystkich bardzo serdecznie w 11 odcinku Pamiętników z Rajskiej Wyspy. Tak, Sebastian właśnie wstał, wyszedł z namiotu i jedzie na chwilę, właściwie płynie do pływającego domu, żeby coś przekąsić i wziąć przed pracą szybki prysznic, czy tam prysznico, toaletę. No wiecie, wszystko co można zrobić w łazience, wszystko w jednym, oprócz Barbara. I Miranda też już prawie się wysypia i też będzie musiała tam pójść. Albo może lepiej Miranda pójdzie do domu, gdzie jest Laki. O, Laki właśnie zajął się niszczeniem. Chciałby ścigać piłkę. Tak, głód mu też spadł. Dobra, to niech sobie żuje tą kość. Miranda chciałabym, żeby jeszcze tutaj przyjęła prezenty od przyjaciół. Trochę się tutaj zmieniło. No właściwie trochę, tylko postawiłam to palenisko, które dostałam w prezencie od przyjaciela. I koło ich domku też się trochę zmieniło, ale to zaraz jeszcze zobaczycie. O, Sebastian już jest w domu i zaczyna wsuwać chlebek serowy. No, Miranda już się prawie wyspała. Myślę, że namiot w sumie można by tu zostawić. Chociaż mogliby kiedyś może na jakiejś plaży spać. Nie, to wezmę namiot. Wezmę namiot, zawsze można potem go mieć tutaj przy sobie. Lepiej wziąć go teraz, niż potem żałować, że go nie ma. To jeszcze każemy włożyć do wyposażenia. Ale najpierw prezenty. O, od Teo. Jej! Co to jest? Sztaluga obibok. Tak, tutaj chyba nikt niestety talentu malarskiego nie ma. Ale odeślemy może... Laksacja czy luksus? Relaksacja czy luksus? Dobra, luksus. Wyślemy luksus z buziaczkiem. I tak, dziękuję bardzo za prezent oczywiście. O, przy okazji Miranda zyskała szczęście życiowe, to się zawsze przydaje. Dobra, niech wkłada namiot i niech wraca do domu. Lakiemu niszczenie się poprawiło, teraz poszedł jeść. A Sebastian już za pół godziny właściwie powinien wybrać się do pracy. Co się stało, zniesmaczony? Masz coś w wyposażeniu? A pewnie chodzi o te talerze. Dobra, to ja się ich pozbędę za ciebie. No, spadaj talerzu. Dobra. Sebastian, jest tu coś, co mógłbyś zrobić, zanim pójdziesz do pracy? Nie bardzo, bo 48 minut. No to może niech zacznie... Brakuje ci czegoś do kolejnej charyzmy? O... Przyjaciół masz akurat, znajomych masz jednego więcej. No to może sobie zacząć słuchać o charyzmie. Może po drodze do pracy coś mu się uda. 4 godziny, a to super. To niech słucha. No i w sumie tyle. Miranda już płynie do domu, Laki tam zajada. Kontakty mu spadły, więc Miranda będzie mogła się nim zająć. No i trzeba będzie odwiedzić kurort, to też Mirandzie powierzymy. Okej. Okay. Zlecenie obserwacji plaży oczywiście wykonujemy. Kliknęłam ci w wykonywanie zlecenia. Wow. No to... No nie, no czemu? Co on sobie uwidział z tym kaskiem? O, mam nadzieję, że kiedyś mu się to zmieni z powrotem. Albo wybiorę mu jako drugi strój inny do pracy bez tego kasku i będzie lepiej. Dobra. Laki jest tutaj. Najpierw zajmiemy się Mirandą. Jedz resztki, może też ten chlebek. Przyniosła znajoma, to trzeba skorzystać. Jak zjesz, to oczywiście nakarmisz pana ośmiorniczkę, dosypiesz Lakiemu jedzonka i potem weźmiesz sobie prysznic, żebyś mi tutaj nie śmierdziała. O, Lakiemu
Niszczenie się powinno poprawić też. Skąd się wzięła tutaj dziwna przerwa w ziemi? Nieważne. To niech Lucky idzie sobie, porzuć jeszcze to. O, Miranda postanowiła zjeść na dworze. Tak, tutaj kolejna rzecz z prezentu, którą postanowiłam postawić. Tylko czemu usiadłaś tam? A mianowicie to taka ławeczka do jedzenia właśnie na dworze. Mirando, weź mnie nie denerwuj i ten, pewnie przez to, że tu jest ta gazeta. Dobra, to czekajcie, zdejmiemy gazetę ze stołu. W dodatku przeterminowaną wywalimy. I damy jej talerz tu. Niech już je ten chlebek serowy. I oczywiście prysznic. Sebastian, jak ci idzie? Ty w tym kasku mnie dobijasz po prostu. O, kwiatki! Hej, przycięło się coś. Nie życzę sobie takich... Nie wiem, co się dzieje. Dopiero zaczęłam nagrywać już takie akcje. Dobra, zrobimy, żeby to podniósł. I obserwował dalej. Zawsze lepiej mieć kwiatki, niż ich nie mieć. No, co się tak zaczęło ścinać? Litości. Litości! Simsy! Proszę o litość w tym momencie. Waszą. Nikt się nie kąpie na razie. Dobra, wracamy do Mirandy, o ile mi się uda. Coś się zaczęło dziać niedobrego. O, nie wiem dlaczego. Okej, jest Miranda. Zajada sobie. Lucky nie zajada, ale przeżuwa kość. Chciałam wam pokazać, co tu się zmieniło. A mianowicie właśnie zmienił się trochę teraz. Usunęłam tutaj te krzaki z tej dziury i powiększyłam go i właśnie dałam dwa leżaczki. Czekajcie sekundę, bo muszę dać na chwilę pauzę, bo nie wytrzymam z tymi ścinkami. Okej, wracamy do gry. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Pisk, pisk. Miranda, Paradis nie może znieść nieustannego pisku gryzaka. O, biedna. Dobra, ona idzie wziąć prysznic. Lucky tutaj, kontakty mu spadły, ale musi jeszcze chwilę poczekać. O, nie może jeszcze iść ciusiać. Co tam jest? Jakiś... Co to? O, jakieś nasionko. Weź podnieś jeszcze to nasionko, bo potem o nim zapomnę. Lucky? Co robisz? Przynieś gazetę. Dobra, Lucky... Nie, w sumie zaczniesz... O, idź się wysiusiaj. A, już zdecydował, że się wysiusia. Okej. Okay. Ekstra. I potem Miranda zajmie się trochę Lucky'im. Sztuczki. O, może mu kazać usiąść. Opieka. Może uczucia... Mów. Uczucia. Wymachać dłoń. Uczucia. Przytul. I uczucia. Całus. I tutaj podwyższymy lakiemu kontakty. Co tam u Sebastiana? O. Zaczynają się kąpać jacyś simowie. O, ktoś na skuterze tu siedzi. O, naprawdę się lubią najlepszymi przyjaciółmi. Zawsze myślałam właśnie, że już ostatnio zostali. Tak samo z Sebastianem myślałam. Nie wiem, czy coś się zbugowało z tymi komunikatami, czy co. Okej, na razie nic się nie dzieje. Trwa spokojna obserwacja plaży. Lakiemu kontakty rosną, więc jest super. W sumie mogłaby zrobić jeszcze jakąś jedną rzecz. Uczucia... Nie wiem... Daj przysmak. Już ma prawie na maksa kontakty, więc jest super, czuję się kochany. Buziak. Zajmujesz szczególne miejsce w czyimś sercu. Dobra, i teraz każdy zajmie się swoimi sprawami. W sumie, Miranda, możesz jeszcze przed wyjściem z domu skorzystać z toalety. O, wywalę za ciebie ten talerzyk. Talerzyk nie chce się wywalić. O, ekstra. Wywalimy talerzyk. Lucky, ty możesz węszyć te obiekty kolekcjonerskie. Tak z trzy razy. O, albo możesz wykopać dziurę. Jeszcze. Wykop dziurę. I wężobek kolekcjonerski. Okej, Lucky ma co robić, Sebastian też ma co robić, bo jest w pracy. Miranda chciałaby szukać pracy dla nurka w ratuszu. I myślę, że to zrobimy. Chciałabyś też stać partnerem w trzech biznesach. To nie wiem, kiedy zrobimy. Nagroda najlepszego zwierzaka pokazu.
A zostań wspólnikiem 18 tysięcy, a coś tańszego? Patrzę, gdzie jeszcze można zostać wspólnikiem? O, tu można za 200. To ekstra. To niech zostanie wspólnikiem za 200. I to będzie kolejny krok, a potem wyślemy ją do ratusza. Czekajcie, gdzie tu jest ratusz? Tutaj. Ratusz i szukaj pracy dla Nurka. Gdzie jest szukaj pracy dla Nurka? Jest, poszukaj pracy dla Nurka. Tak, w ratuszu chciała, dobrze. Więc Miranda też ma na razie co robić. Może lukniemy do Sebastiana. Jak tutaj sytuacja na plaży wygląda? Twój strój mnie dobija, ale rozumiem, że każdy ma swój własny gust i nikomu tym krzywdy nie robisz poza moim oczom. I tak. No, może się zacznie ktoś topić. Już przestał słuchać tapcastu, widocznie minęły te 4 godziny. No co jest z tymi ścinkami, ludzie? Co się nagle dzisiaj stało? Simsy, natychmiast się odcinamy, nie robimy wstydu. Już dawno się tak nie zachowywaliście. Nie wiem, co wam dzisiaj odpierdzieliło, ale to bardzo negatywne z waszej strony i nie podoba mi się. Tak, dokładnie, nie podoba mi się. Włączyłam w ogóle jesień. Za 2 dni będzie jesień, ale oczywiście śnieg jest ciągle wyłączony i inne takie nieprzyjemne zjawiska. Także no jak 0 FPS-ów, gdzie? Dobra, jestem. Będę musiała robić nie wiadomo ile cięć, to po prostu się zdołuje strasznie tym. W sumie mógłby słuchać tego tapcastu, dopóki nie musi wchodzić do wody. Chyba, że to się ze sobą koliduje. Okej, Miranda zostaje wspólnikiem. Lucky znalazł coś interesującego inaczej. Skóra węża. Ble. Wyrzucamy to z wyposażenia naszego kochanego psa. O! Miranda jest partnerką w miejscu o nazwie Costa Verde Spółka Zoo. I księgarnia Karoliny ma prawo do udziału w zyskach, które może pobrać co tydzień w miejscu o nazwie bla bla bla. Oczywiście, jeśli kupuje swoich partnerów, zyska jeszcze więcej pieniędzy. Kontrola nad miejscem. Tak, Sebastian stał się partnerem. Właśnie, oni nigdy nie odbierali zysków z tego sklepu spożywczego. Jakoś w ogóle o tym zapomniałam, że one same nie przychodzą. Co to jest? Aha, flaga, dobra. Nieważne, pomijmy to milczeniem. Tą moją dezorientację flagą. O! Co za ścinki. Przecież ludzie. Bez przesady. Gdzie jest nasz sklepik uroczy? A centrum miejskie, dostarcz tam muszle morskie 5 sztuk. Naturalne dekoracje. Ludzie stwierdzili, że miejsce o nazwie Centrum Miejskie będzie wyglądało lepiej z bardziej naturalnymi dekoracjami z okolicznych wód. Burmistrz chętnie zapłaci, jeśli Miranda zbierze kilka pięknie wyglądających muszli z morza dla upiększenia głównego gmachu w mieście. O, fajne zadanie. Inne niż poprzednie. Czekajcie, zobaczmy z tym sklepem. Sklep spożywczy. Podejmij pracę dorywczą. Czekajcie, a gdzie on jest partnerem w biznesie, jak nie w sklepie spożywczym? Gdzieś indziej? Bo tu jest zostań wspólnikiem za 200. Są gdzieś wypisane te jej partnerstwa? Bo już ma 2 z 3. Muszę to sprawdzić w komputerze, bo wydawało mi się, że w sklepie spożywczym jest partnerem, no ale jak widać... Nie. Restauracja? W restauracji jest partnerem? Nie. Dziwne. Chyba, że w księgarni. Nie, to ja nie wiem, gdzie ona ma to partnerstwo. Dobra, zapomniałam w ogóle. Bardzo się dziwnego stało i się zepsuło. Dobra, to może niech odwiedzi kurort jeszcze, a potem się wybierze ponurkować, bo ma zlecenie, ma co robić, będziemy szukać muszli. Chociaż muszle się dosyć ciężko znajduje, no ale cóż, mam nadzieję, że w końcu się jej uda. Okej, nikt się... ...łamane przez niestety. Co u Lucky'ego? Lucky węszy dalej. Czuje się świetnie, ale nie znalazł jeszcze nic ciekawego. Chociaż ma już poziom 6. Świetnie mu idzie, jest bardzo mądrym, zdolnym pieskiem. Dobry pies, jak dobrze być dobrym psem. Wykonanie sztuczki. Tam by jeszcze chciał znaleźć coś specjalnego. Mam nadzieję, że mu się kiedyś uda. O, znalazł sobie metalu, ale to raczej nie jest specjalne. Jakiego metalu? Złoto. Sprzedamy od razu, pieniądze zawsze się przydają.
Sebastian, nic ciekawego się nie dzieje. Pójdziemy, właściwie popłyniemy z Mirandą do kurortu. Zobaczymy, jak tam sytuacja wygląda, czy już jest gorzej niż ostatnio. Jakkolwiek okrutnie to nie brzmi. Zobaczymy, ile jest gwiazdek, czy psują się jakieś sprzęty, czy ludzie się buntują. I czy Miranda może w końcu zapytać recepcjonistkę o przygodę, tą nową przez nas zatrudnioną. Mam nadzieję, że ona już tam pracuje, bo wczoraj nie przyszła. Czy tam przedwczoraj, już nie wiem dokładnie, jaki to był dzień, kiedy jej szukałam. Dobra, przyspieszymy ten twój bieg tam. Najpierw, co to jest? A, drzewo. Myślałam, że to tak dziwnie wyglądało, jakaś postać siedząca z daleka. No, nieważne. Witamy w kurorcie. Muzyka tutaj. O, syren? Ostatnio spotykam dużo syrenów. O, jest ekstra. No to spytamy o przygodę. Mam nadzieję, że zadziała, bo już przesunęłam recepcję. Lucky znalazł klejnot! Zaraz to zobaczymy. Okej, jest kolejka, jak widzę. Zarządzanie kurortem. Kolejka do pogaduszek. Opinia o kurorcie. 1,5 gwiazdki. Oto jest opinia na 1 gwiazdkę. Gdzie był bar? Jak stoiska z jedzeniem, by nakarmić głodnych gości. Zaraz musieliśmy wyjechać, by znaleźć coś do jedzenia. Okej, okay, narzekają. Znaczy, nie okej. Okay. No, pogadajmy o tych przygodach, bo Mirandzie się to przyda. O, jest. Ach, a zatem chcesz przygody. Cóż, dlaczego więc przesiadujesz w holu? Możesz przecież szukać sekretnej wyspy, którą ujrzało tylko kilka osób. Jeśli poszukasz nieznanego Karla Drake, to ktoś, z kim musisz pomówić. Karla Drake wskaże ci drogę. Okej, okay, ekstra, mamy okazję. Może pełnić okazji, ponieważ jeden z celów nie jest już dostępny? Hello, jak to nie może wypełnić okazji? Ale o co chodzi? Przecież nie rozumiem, jaki cel nie jest dostępny. Ej, co ma być? Przecież ona nie ma odkrytej tej wyspy. Czemu jest problem z tym? O, łazienka nam zalewa ekstra. Ale Miranda nie zamierza tutaj siedzieć i drukować. No, cieszą mnie te wasze nieporadne rozmowy. No, tak, chcę sekretną wyspę. No, jest w końcu. Porozmawiaj z Simem, by ukończyć okazję. Dobra, to niech idzie porozmawiać, żeby już... żeby... Wyspierskie ustronie. Niech idzie porozmawiać, żeby już jakby rozpoczęła to, to można mi nie zniknie. Okej, okay, ona musi gdzieś dopłynąć. I pytać o wyspiarskie ustronie. Nie wiemy, gdzie jest tamta Simka. Ale chyba ci Simowie są losowi, bo w first looku wydaje mi się, że był jakiś facet. No, w każdym razie mam nadzieję, że się uda. Sebastian nie ratuje jeszcze nikogo. Powinien przeprowadzić prezentację. Ale nie wiem, czy uda mu się dzisiaj z tym zdążyć. A Lucky znalazł klejnot. Przewspaniały! Oh, oszlifujemy go! One są piękne. Dobra, Miranda płynie i płynie. Zaraz dostanę choroby morskiej od tej łódki. Może skoczymy na chwilę do Sebastiana. Pewnie trzeba będzie się lepiej zapoznać z tamtą panią, jak to zwykle by... O, jest, jest! Uratuj! Super, może ktoś się utopił, a ty nawet nie zauważyłeś. Ja ci ufałam, że patrolujesz plażę w porządny sposób. O, Miranda jest całkiem blisko ciebie. Cała rodzina się do siebie bardzo zbliżyła. Dobra, przyspieszamy. Ratujesz? Ratujesz. Mam nadzieję w każdym razie, że ratujesz. Już jest 18. Nie wiem, czy Miranda zdąży dzisiaj podurkować, chociaż ma jeszcze dość dużo energii, więc może się uda. Dobra. To może niech jej nie pyta o to wyspiarskie ustronie, bo i tak się nie zgodzi. Damy przyjazne powitanie. W ogóle... Ktoś kicha, ale się za bardzo zlagowało, żeby to zobaczyć. Specjalne, wygadana. Komplementuj. Specjalne, wygadana. Pochwal? O, mają kotka czy pieska? Kotka!
Jaki słodziak. Dobra, coś jeszcze z wygadanej. Pochwalimy dom. Zapytamy o karierę. Przyjazne, poznaj. Przyjazne, opowiedz historię. Przyjazne, luz. Zaproś do siebie, zapytaj o karierę. To jeszcze damy raz poznaj. I nie wiem, zabawne, rób głupie miny. O, właśnie poszedł popływać. Ekstra, ta nie ma pracy. Uratowałeś tego Sima w ogóle? Nie, jesteś w trakcie. Okej, okay, przynajmniej zdjąłeś kask. Z czego wszyscy się na pewno niezmiernie cieszymy. O, chciałam zobaczyć, jak twoje doświadczenie zawodowe rośnie. Przybyłeś mi na ratunek, dzięki. O, nie ma za co. Przyjazne, poznaj, już jest 19:40. Jest zmęczony i głodny, ale niech jeszcze przeprowadzi tą prezentację. Będę dla niego wredna, potem wróci do domu i coś zje. Jesteście całkiem blisko siebie wszyscy. Okej, okay, Lucky ma co robić, może wyślemy jeszcze raz Lucky'ego na poszukiwanie... Albo, o, niech może jeszcze jedną dziurę wykopię. Damy wykop dziurę, a potem jeszcze wywęż obieg kolekcjonerski. Potem niech sobie idzie do miseczki. Jeść. Okej. Okay. Mirandzie świetnie idzie. Bo Margarita uważa, że jest przyjacielska. O, biedny, głodny kotek. Tak, widzę, że bardzo się angażuje w tą rozmowę. Zabawne. Opowiedz śmieszną historię. Jakoś tak się przycina dzisiaj. Nie wiem dlaczego. Jaki zły dzień mają Simsy. Dobra, może niech ją zapyta. Ale pewnie jeszcze wyskoczy, że powinny się lepiej poznać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ojej. Bartek kot. A po ogotowaniu opowiadasz? Tak, i wtedy skapłam się, że nie dokończyłam gotować, dlatego nie mogłam wsadzić tego do lodówki. Powiesz nam? Nie. Dobra, to poznaj. A w ogóle stać mnie na tą nagrodę, żeby ona też była spostrzegawcza. Przydałoby mi się to. Halo, halo, halo. Zbuntowane Simsy. Dziękuję. Spostrzegawcza, gdzie to jest? To się przydaje, to kupuję. Lubię tą nagrodę. O. Dobra, i tu jest poznaj, może od razu się dowiem jakichś cech. Niech jeszcze pokomplementuje ją. Okej, muszą się lepiej poznać. Sebastian. Okej, biedny, głodny, ale skończy to, od razu go wyślemy na jakąś kolację do domu. Może do pływającego domu. Miranda, już raczej dzisiaj nie będę katowała nurkowaniem, ale jutro poszukamy muszelek. Biedny miauczący kotek. Co jeszcze możemy zrobić? Zabawne. Głupie miny. Głupie miny zawsze są spoko. Luz. O, jest molem książkowym. Jest artystką i śpiochem. I jeszcze nie wiem. O, gratuluję ukończenia studiów. O, chcę wiedzieć, czy zgodzi się na randkę. Nie zgodzi się, spadaj. Narzekaj na sztukę, plotkuj, pochwal. Rozmawiaj o książkach. A, znikła mi. Dobra, to dzisiaj sobie dam już spokój. Rozmawiam z nią może. Chociaż... Może niech jeszcze odwiedzi ją. Chciałem, żeby ten pierwszy warunek dzisiaj został spełniony. Cieszyłabym się, gdyby się tak stało. To jest mały kotek i nie może wejść po schodach. Dobra. Jeszcze przyjazne i... Komplementuj i... Przyjazne, gratuluj ukończenia studiów. No, porozmawiaj jeszcze z nami. Wszyscy jesteśmy śpiący. Takie życie. Sebastiana wyślemy
żeby potem wrócił do pływającego domu. Bo chciałabym spełnić marzenie Mirandy o Barabara w łazience, wszystko w jednym. Tak ładnie wygląda. No. Przyjazne. Mam jeszcze poznaj? Luz jest śmieszny. O, uważa, że jestem przyjacielska. Znaczy, że Miranda jest przyjacielska. Więcej. O, rozmawiaj o sztuce. I spytaj. Może się zgodzi. Już jesteście znajomymi. Okej, on już kończy. Jest głodny. Jest głodny, śpiący i zestresowany. O, Lucky potrzebuje snu i skorzystać z... Jej! 500 simoleonów! Wszyscy uczestnicy audiencji rozluźnili swoje krawaty, rozsiedli się i słuchali twojej wspaniałej prezentacji. Wkrótce wszyscy zaczęli dyskutować, wykorzystując umiejętności, jakich nauczyłeś. Firma z zadowoleniem przyznała nieco gotówki, aby pokryć twoje koszta. Okej, super. Muszę Mirandzie wsadzić tego laptopa do wyposażenia, bo chciałabym jeszcze coś sprawdzić. Chociaż nie wiem, czy dzisiaj zdążymy. Dobra. Może jeszcze to się uda, to by było ekstra. No, spytaj, niech się zgodzi. Już się dobrze znacie prawie. No, powiedz, jest. Tak, może i wiem, o czym mówisz, a może nie. Może Ustron istnieje, a może nie. Czy jesteś prawdziwym sprzymierzeńcem tego archipelagu? Jeśli tak, to mam przyjaciela, ekologa, który potrzebuje pomocy. Cel, zanieść wodorosty 3, bla bla bla. Jasne. O, czekajcie chwilę. Okej, jestem z powrotem. W sumie te wodorosty fajnie... Gdzie tu kaszlasz? A może się z nią pożegnać jeszcze? Zabawne, wredne, przyjazne. Jest pożegnaj? Chyba nie ma. Dobra, to wyślemy ją też na ten pływający domek. Okej, odwiedź tam. I te wodorosty fajnie mi się zbiegną z jutrzejszym nurkowaniem, także ekstra. Lucky, jak sobie radzisz? Siusiej, a potem możesz spać w swojej budce. Bo jest lato, to na pewno przyjemnie się tam śpi. Okej, Sebastian jest bardzo niezadowolony, ale spróbujemy mu to poprawić. Jutro przynajmniej ma dzień wolny, sobota. Za to niedzielę ma zapracowaną. Kto wie, po co tu jest ta szopa? Nikt. Okej, ekstra. I jedz resztki, chleb serowy. O, akurat razem przyszliście do domu. Też możesz chleb serowy jeść, jeśli starczy jeszcze dwie porcje. Jak nie, to wymyślimy coś innego. Podoba mi się tutaj ten kącik telewizyjny. Co, Miranda? Jest jeszcze chleb serowy? Jest. Okej, będziesz w kasku jadł. Wy urządzać jakiś konkurs na jedzenie kolacji w dziwnych strojach, czy jak mam to rozumieć? No nie wiem. A najważniejsze, że mu smakuje. Okej. Rośnie ci trochę zabawa za rozmowę z żoną? Okej, potem Miranda. Możesz romantyczne... Musicie poczekać, aż wstaniecie. Możesz zapytać o dzień swojego kochanego męża. Rośnie ci zabawa? Rośnie, super. Już jest śpiący, ale właśnie chciałabym, żeby jeszcze poszli do tego prysznica, łazienki, wszystko w jednym razem. O, słuchasz o charyzmie, czy o czymś innym? O, logice, dobra, no to jak chcesz. Nie, idź spać. No, porozmawiaj z nim jeszcze. Ale nie, na siedząco. Chciałam, żebyście wstali. Chciałam romantyczne. Dobra, to weź wstawaj. Ty też i teraz klikniemy. Ale macie synchronizację. Dobra, wstawajcie. Super. I teraz romantyczne. Flirtuj, romantyczne. Pocałuj. Romantyczne. Miłosny uścisk i potem Barabara z Sebastian. Tak, taki właśnie mam plan dla was na dzisiaj. Schowam za was talerze, nie martwcie się. W sumie Sebastian może być nieszczęśliwy, dawno nie czytał swojej gazety. O, chyba jeszcze się nie psikali się tym środkiem na komary.
Muszę o wszystkim pamiętać, a ciągle zapominam. Tyle rzeczy jest do zrobienia. O, biedny, zmęczony. No, idźcie do tej łazienki. I co? Ty potworze! Jak to się nie zgodziłeś? Jak to się nie zgodziłeś? Chociaż go przytul. Dobra, idź. To idź w takim razie. Użyj tej łazienki i idź. Spać mnie, nie denerwuj. Jesteś potworem. Jak mogłeś odmówić? Dobra, to Miranda w sumie może jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Chciałam na tym laptopie, żeby sprawdziła. Nieruchomość. Obejrzyj nieruchomości i... Coś jeszcze chciałam sprawdzić? Więcej. Randki online? Stwórz profil. Nie, nie masz profilu. Dobra, chciałam tylko sprawdzić, czy ma ten profil, czy nie. Może niech przetopi te metale, to może sprzedamy je drożej, chociaż to kosztuje 40. Zobaczymy, ile potem. I... Ten klejnot przewspaniały chciałam. Złotą, to może od razu w sumie sprzedam. I ten klejnot przewspaniały jeszcze. Kurort, mieszkanie, budynek... Aha, spa jest właścicielem! 250 na sprzedaż. Właśnie, zapomniałam, że to jest spa. Dobra, to Mirando jeszcze oszlifuj ten brylant przewspaniały. No, tylko mamy szlif szmaragdu dostępny. Dobra, niech będzie. Będzie ładnie wyglądał. Może w tym domu. Też już jesteś śpiąca, też użyj łazienki. No i też idź, śpi. A dokąd ty idziesz z tym? Myślałam, że ten... Dobra, to... Myślałam, że do tej skrzynki to wrzucisz waszej, ale wiesz, nie trzeba to gdzieś indziej dać. To zajmę się tym jutro. Tak, dobra, to Miranda już idzie spać, to nie będziemy przedłużać oglądając jak idzie do łóżka. I wracam do was rano. Okej, okay, wstaje już ranek. Znaczy ranek już dawno wstał, ale państwo Paradis zaczynają powoli wstawać. Już mogę w sumie im skreślić to spanie. Chciałabym w ogóle, żeby poszli razem na siłownię, bo chciałam, żeby Sebastian potrenował trochę Mirandę, bo w tej przygodzie z odkrywaniem wyspy trochę kondycji by się jednak przydało. Także chciałabym ich tam razem wysłać. Lekiemu spadły kontakty, ale to jeszcze zanim niedługo ktoś do niego pojedzie. Strzeż tam. O, biegaj w koło, jest śmieszne. Pobiegaj w koło. Możesz pobiegać w koło i potem możesz szukać tych obiektów kolekcjonerskich. Albo... czemu ten grill działa? Czemu on się dymi? To jest jakiś chyba bug, bo przecież nikt go nie używa. Dobra, nieważne, nie stresujmy grillu. Okej, okay, wyjecie ten hamburger z serem na śniadanie. Wspólne. Potem, Miranda, możesz zmienić strój na... tutaj taki mam, chyba jeszcze go nie nosiła, bo wybierałam jej nowy. Na ostatni dzień lata w sumie pasuje. Sebastian też ma inny strój, to w sumie też mógłby go wybrać. To jest chyba ten trzeci. O, pocałować Mirandę za 300, pocałować Lakiego za 200. A to już zostawię z tym Lakiem, bo już tak długo o tym marzy. Także najpierw chciałam, żeby wybrać na siłownię, potem zobaczymy. A, pozytywkę kupić. Co to z tym pozytywką? Dobra. Przebierajcie się. O. Właśnie tu ma ten strój, on mi się bardzo podoba. Jejku, ciebie bardzo denerwują takie proste rzeczy. A Sebastian ma gadki w kratkę i czerwoną koszulkę. Okej, okay, jego też denerwują proste rzeczy. Okej, okay, to chciałam zrobić tak. Że teraz... wybierzecie się razem na tą siłownię. Jest niedaleko w sumie od... domu waszego, dosyć stosunkowo. Okej, okay, z Mirandą. O, Lakiemu... Nie wiem, co się mu dzieje z tym niszczeniem. Przecież on miał całkiem dobrze, a teraz... Aha, nie, dalej ma dobrze. To się jakoś dziwnie baguje. Wykopałeś coś z tej dziury? Chyba nie. To węż obiekt kolekcjonerski. To się może nam przydać. A potem ktoś się tobą zajmie. Wy już, rozumiem, jedziecie. Czy biegniecie? Nie, biegniecie do taksówki. Okej. Okay.
No, w sumie Lucky mógłby tam do was przyjść. O, zrobimy tak, żeby też odwiedził. O, odwiedź siłownię. To może tam uda mu się z kimś spędzić tyle czasu? No i tak trzeba będzie iść do domu, żeby nakarmić pana ośmiorniczkę. No, nie przeżyłabym, gdyby pana ośmiorniczka, gdyby mu się coś stało. Znaczy, no przeżyłabym, ale to była jednak nieodżałowana strata. Dobra, czy Sebastian może trenować Mirandę? A, chyba nie może, jeszcze ma za mały poziom sportu. Dobra, no to... jesteście tu razem w ogóle? O. Dobra, no to niech ćwiczy. I Miranda koło niego może pobiegać. To może jak będzie mieć chociaż zaczęte, to będzie mógł ją trenować. Chociaż nie wiem, zobaczymy. Może jeden punkt się jej uda zdobyć. Ale mogą koło siebie pobiegać. Ach, jak on wskoczył na tą bieżnię! No, Sebastian dostanie kolejny poziom swój wymarzony za niedługo. A Miranda... Miranda na razie jest kiepska, ale... O, spadła z bieżni. Jest jakieś ładne zdjęcie? Jest ładne, to opublikuję. Tak? Opublikowało się? Jest. Wpis wysłany. Szkoda, że on jej nie może trenować. Przyjazne. A, możecie gadać biegając? Nie, myślałam. O, jest! Poziom 5. Możecie się coś zabrać w ćwiczeń. Przetrenowanie mięśnie bardzo bolą. Okej. Okay. Poziom 5. Lucky nie znalazł nic interesującego. Szkoda, że nie może jej trenować. Specjalne, sprawne fizycznie. Nie ma, żeby ją trenował. Przynajmniej nie widzę. Chyba, że w przyjaznych. Nie widzę, żeby ją trenował. Może ma jeszcze za mały... za mały widać ten. No ale Miranda chciałam, żeby uzyskała chociaż jeden punkt. O, Lucky. Lucky tutaj biegnie. No to w sumie fajnie. Sieść mu na chwilę zniknęła. Ale w sumie fajnie wyglądają tak, jak koło siebie biegają tutaj na tej bieżni. No, dasz radę uzyskać ten jeden punkt. Wierzę w ciebie. Zobacz, jak twojemu mężowi świetnie idzie. O. Dzięki temu zdobył pragnienie dania ci buziaka. No, widać różnicę, jak tak koło siebie biegną. Ale najważniejsze, że Miranda się stara. Fajnie to wygląda. Ładna jest ta siłownia w ogóle, podoba mi się. No, Lucky, jesteś już tutaj? Jest. Dobra. To poprosimy Lakiego, żeby podszedł. O, jest. Miranda ma pierwszy ten punkt. Opanowała podstawowe umiejętności sport. Super. Okej, to poprosimy Lakiego, żeby przyszedł tutaj. O, dostał awans? Chyba nie przeczytałam tego, bo za szybko zamknęłam. Ale możemy stąd przeczytać. Chyba. To mi się wydaje. Wirtuoz pływania. Jesteś jak koło ratunkowe dla wszystkich pływaków, którzy mają kłopoty. Obojętnie, czy są słabi, czy silni, jesteś w stanie wyciągnąć na brzeg całą drużynę bejsbolistów. Jeśli będzie trzeba. Sebastian potrafi szybciej... A, co? Halo, pokażcie mi. Ścięło mi się, czy co? Szybciej nurkować i pływać. Fajne. 120 godzin bez pracy. Widać, by sportowanie mu to poprawiło. Już ma poziom... O, prawie 6. No to dlatego, że jest sprawny fizycznie. Dobra, Lucky, podejdź tutaj. Mirandzie higiena spada. Zrobimy tak, że Mirandzie już tyle wystarczy. Na razie pójdzie sobie... Gdzie tu są łazienki? Gdzie są łazienki? Chciałam Mirandę wysłać pod mały prysznic. O, tutaj są łazienki, dobra. Pytanie brzmi, która jest damska, która jest męska zawsze. Nie mogę tego rozróżnić. O, ta jest damska, okej. Okay. Musiałam się przyjrzeć klawiaturze, gdzie jest przycisk page up, bo... znaczy nie page up, tylko home, bo było, jest ciemno w pokoju i nie widzę. Okej. Okay. Czekamy na Lucky'ego. Lucky, idziesz tu? Okej, Lucky wchodzi po schodach. Dobrze, że nie jest głodny.
No i teraz, Sebastian, możesz go wyszczotkować i sztuczki każ usiąść i dać mu tego buziaka i możesz go przytulić. I jeszcze może pouczysz go sztuczki... O, daj głos? Nie, jeszcze wstań, bo chciałam, żebyś nauczył tego wstań. Ucz sztuczki, wstań. O, a Miranda zaraz wyślemy na to nurkowanie. Niestety Miranda nie może nurkować jeszcze w innych okolicach. W Selenie Grocie na przykład, ona jest chyba od poziomu 8 czy coś. Halo! Nie, te Simsy mnie dzisiaj dobiją. Co to za ścinki są? Przepraszam was bardzo. Ja sobie żadnych ścinek nie życzę. O, czekajcie, gdzie tu? No co jest, no litości. Tutaj nie chciałam, w tej skalistej rafie, ewentualnie w tej skrzyni Davy'ego Jonesa, bo tam jest, nie wiem, wydaje mi się, że teraz tam jest więcej rzeczy, chociaż może to tylko moje wydawanie się. Poczekajcie sekundę, bo po prostu nie wytrzymam. Okej, dawno nie musiałam tak ciąć, ale to jest właśnie skrzynia Davy'ego Jonesa i tutaj będzie nurkowała, ale bez grupy. O, muszę ich oddzielić z Sebastianem niestety. Perłowa głębina, no tutaj też jeszcze nie może. Sebastian teraz będzie spędzał trochę czasu z Lakim. No i to niech sobie pospędzają. Higiena mu spadła, ale przeżyje jakoś. Później go wyślę pod prysznic. Spełnia ci się marzenie? Z całuskiem? Jej! Spełniło się! A Laki, jak twoje kontakty? Lepiej, lepiej. Mam nadzieję, że się tu nie ścikasz, bo będzie na Sebastiana. Okej, okay. Uczysz go wstawania? Potem mu jeszcze klikniemy może uczucia albo o zabawę jakąś. Ścigaj, przeciąganie liny jest fajne. To przeciąganie liny? Miranda rusza nurkować. O, masz jakieś napragnienie? Prawie jogging! No dobra, jeśli bardzo chcesz. Nauka lekkiego trwa. Jakby się uczyć charyzmy w międzyczasie. Już ma poziom 6 kariery. Ciekawe, kiedy otrzyma poziom 8, o którym tak marzy. Czekajcie, możemy zrobić, żeby jakoś chociaż mu ta charyzma rosła. To, żeby słuchał tego tapcastu o charyzmie. Tak, jest, jest. Włącz sobie. I potem damy ucz sztuczki wstań i zabawa. Baw się przyciąganie liny. No, anulowałam ci to. Okej, okay. Włączyłeś? No jak długo? Na 2 godziny niech będzie. Miranda płynie łódką. A ile mu brakuje jeszcze tej charyzmy? Już niedługo, do 6 poziomu. A ma 10 znajomych już. Znajomości mu się rozwijają. Może Miranda otrzyma kolejny poziom nurkowania. O, widzę kogoś pod wodą. Chyba. Chyba pod wodą, bo gdyby nie było pod wodą, to by dziwnie wyglądało. No, przede wszystkim powinnam się skupić na... No, oglądaj! O, gnom! Okej, ciebie się tu nie spodziewałam, ale dobra, niech już sobie poogląda. Myślałam, że to będzie jakaś muszelka, tak z daleka. Albo jakieś inne dziwne coś. Teraz sobie tu po hidden objectujemy znowu. Halo, halo, halo. Poproszę muszelkę. O, syrenka. Mija. Powitaj ją. Może nam się kiedyś przyda. Mogłaby ci pokazać drogę do innej wyspy. Rekin! O nie, znowu się siusiałaś. Okej, okay, Sebastian dalej uczy lekkiego. Ciepły strój piankowy. Po nagłym przestraszeniu się pod wodą, twój sim odczuwa ciepło i dyskomfort. Tak, jakby to inaczej nazwać. O, jeszcze ktoś tu jest. Teodor! To jest chyba przyjaciel Sebastiana. No, idziesz z nią się przywitać, czy nie? Czy raczej płyniesz się z nią przywitać? O, chyba widzę muszelkę. O, masz 6 poziom charyzmy. Możesz stosować wesołe powitania. Ekstra. I rybki widzę, ale dobra, nikt już się z nią przyjaźni. O,
dziwnie wyglądasz z tym ogonem, to tak jakbyś miała tyłek na wierzchu, ale dobra, nie czepiam się. Przyjazne. Rozmawiaj o rybach. Przyjazne. Rozmawiaj o rekinach. I może jeszcze... Narwana? Dlaczego Narwana? I rozmawiaj o muszlach. I tyle nam wystarczy. Potem schwytaj to. O! Jeszcze jedna skrzynia. Nie pisali mi ludzie, że jest jeszcze jedna skrzynia, ale nie chciałam za bardzo czytać gdzie, bo ja lubię sama znaleźć i mieć więcej satysfakcji z grania. Dlatego nie czytałam, gdzie dokładnie się znajduje ta skrzynia, ale słyszałam, że wędkarzem jest syrenka. Że ma być gdzieś jeszcze jedna, ale o, fajnie ukryta. Miło, że przyszła tu z syreną. No, także udało się znaleźć. Cieszę się. No, ja mam więcej przyjemności z gry, jak sama podkrywam, a nie przeczytam gdzieś, ktoś mi powie. Albo przeczytam w jakiejś solucji, czy coś takiego. Po to są poukrywane, żeby je znajdować. O, nauczył wstawania. Super, a co mu jest? Pęcherz. Dobra, to skoczmy tam na chwilę do nich, do chłopaków. Zobaczmy, co się u nich dzieje. Tu nie będzie obrazka, bo byliśmy... Lucky nauczył się wstawać ekstra. Dobra, to zrobimy tak, że Lucky reaguje negatywnie. Zobacz, przyciąganie liny. Lucky pójdzie siusiać tutaj. A potem wróci do domku. Natomiast Sebastian mógłby skorzystać z łazienki. Znowu niestety nie wiem, która jest która. Jeszcze wcisnęła mnie to, co trzeba. No. O. Dobra. Ta męska jest ta. Dobra, no to weź prysznic i użyj. I tyle na razie ci wystarczy. Jakoś sobie musisz radzić. O, ty jeszcze z nią rozmawiasz? Jakie macie relacje ze sobą? Sprawna fizycznie, wytrawny wędkarz, gorąca głowa. No, może ją kiedyś zaprosimy na ląd. Znowu ten gnom. A, mogę go ukraść? Chyba nie. Mogę tak? Hej, patrzcie! Wzięłam sobie gnoma spod wody. Gnom pan mariner. Za 1000 dam Mirandzie. To było prostsze niż myślałam. Dało się go po prostu przeciągnąć. Dobra, Sebastian może potem też niech wróci do domu. Albo niech sobie jeszcze coś przekąsi na siłowni. On tak lubi tą siłownianą atmosferę. O, to niech sobie jeszcze tutaj przekąsi. Coś na szybko, jogurt na przykład. A do kolejnego poziomu tego musi mieć jeszcze jednego przyjaciela. No niestety, Lucky wraca do domku. Daleko masz, Lakuś, jeszcze? Dobra, to klikniemy od razu. Czekajcie, bo muszę tutaj poogarniać. Jak wróci, to pierwsze co, to pójdzie do miseczki. Będzie jadł z miski, a potem weźmie swój piszczący gryzaczek, kostkę, który ostatnio denerwował Mirandę. O, jest! I go sobie pożuje. A potem się zdrzemnie, o, może na kanapie w sumie spać. Bo jest śpiący. O, wyjątkowe. 1500, wielki ingot złota i dwie konchy. Cokolwiek to jest. Koncha wyjątkowe. Pospolita zdobycz. Tak, bo ona otworzyła ten kufer skarbów. Co ona teraz ogląda? Oglądanie jest nudne. Znowu chcesz szukać pracy dla nurka, jeszcze nie znaleźliśmy ani wodorostów. Ani tylu muszli, co trzeba i w ogóle. Okej, okay, tu już jest otwarte. To nie jest do zbierania. O, pan ośmiorniczka. Tylko jakiś brat pana ośmiorniczki. Dobra, to jednego zostawię. Nie będę kradła wszystkich. Ale miło wiedzieć, że się da. Chyba, że uciekł mi z wyposażenia. A nie jest. Dobra. Muszelki i wodorosty. Tego mi potrzeba. Muszelek i wodorostów. Tylko niestety nie widać za bardzo. Ani muszelek, ani wodorostów. A szkoda. Bo ten. O, to jest wodorost? A nie, to jest do oglądania tylko coś. Szkoda. Miałam nadzieję, że to jest wodorost. To jest jako łódka funkcjonuje. Jeszcze o... Wyjątkowa ośmiornica, może dostanie awans, chociaż to jest wodorost? O, tutaj są wodorosty. To
Super, pozbieramy od razu na zapas. Tak, to są zwykłe wodorosty, nie zamieniające w syreny, no ale... Ale cóż, może jakiegoś sprzedam. Te, co nam będą zbywały. No, najbardziej by się przydały właśnie muszle i ten, te wodorosty. I coś drugiego, co można sprzedać i awansować w randze nurków, bo Sebastian się tutaj szybko rozwija, a Miranda została trochę w tyle z karierą, niestety. Będzie musiała nadgonić. Jeszcze 25 minut ma na powietrze. Jeszcze szukam jakichś interesujących znalezisk tutaj. O, Sebastian zaczął już ćwiczenia uprawiać. Nie, do domu. Ty jednak jesteś jakimś maniakiem strasznym. Jeszcze energii w sumie masz sporo. No, ale ja chciałam, żebyś porobił coś innego. Charyzma. No w sumie sport też mu się przydaje do tego. No ale chciałam, żeby wrócił do domu. Okej, znalazła wodorostów. Ośmiornica, wodorosty. Okej, lukniemy jeszcze do niej na chwilę i wodorosty przyniesie jej kolejnego dnia. Już się jej tlen kończy, to jeszcze tylko tak zerknę, czy nic się nie napatacza nam. Tak wiecie, od razu na pierwszy rzut oka, coś czego żal by było zostawić, dam pauzę, żeby już jej tlenu nie umywało. O, Mateo! Mateo, tryton. Tak, ale ty masz męża, nie możesz flirtować mi tu z trytonami. Pokaż, jak wyglądasz. Z ciekawości. Okej, okay, pływa w okularach. Ciekawy gość. Dobra, to Miranda może też, niech już wraca, bo w sumie tu nic nie widzę. Tylko niech sobie jeszcze pozbiera te wodorosty. Sebastian, żółtą taksówką do domu. Lucky gryzie. To znowu mu kontakty spadły, ale... Sebastian, ale bardziej mu się chce spać. Sebastianie, nakarm tutaj i nakarm pana ośmiorniczkę. Dzisiaj to będzie twoje zadanie. On też by chciał pięć ryb złapać. Muszę go kiedyś wysłać i spełnić mu te pragnienie. O, Lucky poszedł na kanapę. Rano ktoś spędza z nim trochę czasu. O, właśnie, dawno nie czytałeś gazety. Musisz koniecznie poczytać. Sprawdzimy pogodę w gazecie i sprawdzimy pogodę w telewizji. Zobaczymy, czy jest różnica. Okej, okay, Miranda już wraca, jest głodna, więc niech sobie zje resztki hamburgera z serem. W sumie powinna coś ugotować, to może od razu coś ugotuje. Podaj obiad. Spaghetti albo z sosem warzywnym. Nie, spaghetti nie będzie. Nie będzie spaghetti. Tutaj jest piszcząca jeszcze jakaś... piszcząca gazeta Lakiego. Dam tutaj na dywanik. Skromne zaślubiny. W dniu wczorajszym miejscowi mieszkańcy Ariel, Cadwell i Jawte wzięli ślub podczas skromnej uroczystości. Nie chcieliśmy zbyt wielu gabiów podczas naszych pierwszych godzin małżeństwa. Mówi Ariel. Całowanie się przed całym tłumem jest takie niefajne. Okej, myślałam, że on czyta tylko o sporcie. Byki nieco lepsze. Lamy poległy, przygniecione bohaterską ofensywą byków z Betowa. 14. Kampania zmusza polityków do walki o posady. Gdy ogólnokrajowi liderzy polityczni prowadzą kampanie wyborcze, miejscowi działacze zajęli się pracą w stolicy. Miejscowi urzędnicy nadal opracowują szczegóły planu zajęć, przez co w tej chwili wolnych jest ponad 20 posad politycznych. Wirus na skrzydłach. Dodatkowe precelki dla pasażerów. Samolot pasażerski lecący z Dziwnowa. O, Dziwnowo, z dwójki. Czekajcie, słońce, umiarkowany deszcz, lekki deszcz. Co? Czekajcie, już skończę, żeby czytał tą gazetę, bo nigdy nie wyjdzie z... A nie, bo już sprawdzą pogodę. Nie otrzymał zgody na lądowanie na zagranicznym lotnisku docelowym i musiał wylądować z powrotem w międzynarodowym porcie lotniczym Dziwnowo, po tym jak dwóch pasażerów wykazało wczesne objawy syndromu Dziwnowa. To nie jest powód do paniki, zapewnia burmistrz Dziwnowa. Dziwnowo jest i zawsze będzie bezpiecznym oraz ekscytującym celem wakacyjnym dla zagranicznych podróżnych. Fajnie, że z dwójki takie nawiązanie. Dobra, jest po północy. Sebastian musi iść do pracy, więc wyślemy go już do łóżka. Idź spać. Miranda jeszcze spędzi chwilę z lodówką. O, w kostiumie jest.
Sebastian ciągle w stroju sportowym, w okularach. Miranda mogłaby jeszcze posprzedawać niektóre rzeczy. Słońce, deszcz, deszcz, deszcz. Taka sama pogoda. Tak, nie wiem, czemu go to śmieszy, ale cóż, niech już idzie spać. Masz coś do sprzedania, Sebastianie? Możemy tą gazetę ci się pozbyć? A u Mirandy 21 wodorostów. Za 10 mogę sprzedać. Dobra, w sumie możemy sprzedać tak... Z 10 sprzedamy. O, dekompresja dekompresji się pojawiła, to było dziwne. Podczas sprzedawania wodorostów. Zostawimy 10. O, ekstra. Muszle. Muszę mieć w sumie 5 muszli, a mamy... dostać wodorosty. Potrzebne wodorosty od zaraz. Nie ma zawodową okazję? Do ratusza te muszle są potrzebne, ale to nie wiem, czy to jej nie znikło jakoś. A nie, bo tutaj, to, tu jest z tymi muszlami, okej. Ma 3. To muszli nie sprzedajemy. Tą ośmiornicę możemy sprzedać. To też możemy sprzedać. Wow, ponad 2000. Chociaż co nam przyda? Gnoma... Nie wiem, postawię im w ogródku. Zobaczymy, jak się będzie przemieszczał. O, damy go, tak? Może nic nam nie zrobi. Meduzę sprzedajemy. No i to niestety wszystko do sprzedaży. Co możemy użyć? Hej, miseczko. Idź się wyrzuć. Ale uparta ta miska. No, dobra, to tutaj ją wyfala. Nie będzie problemów. Już jej bardzo mało brakuje, tylko 382 do awansu. Więc może za kolejnymi próbami drukowania się uda. Okej, Miranda kończy gotować. Jejku, ja już nagrywam strasznie długo. Jak nagrywam 2 dni, to się strasznie przedłuża. Jeden jest troszkę za krótko, a 2 jest za długo. Dobra, jak skończy, to niech już idzie spać i tyle. Przyspieszymy może to gotowanie, żebyście tutaj nie umierali z nudów. Przerażająca jakość. No i tyle się nagotowałaś, dziewczyno, w nocy i spaliłaś spaghetti. Out! Okej. No to można już uznać, że wszyscy idą spać. I czeka ich kolejny dzień, pierwszy dzień jesieni. Zobaczymy, jak wygląda jesień, kiedy się wyłączy takie ekstremalne. To ja mam nadzieję, że nie... Znaczy bez śniegu. I tak jesienią nie było zwykle śniegu, ale... Jakiś mały czasami chyba pruszył. W każdym razie oni już śpią, ja już bez przedłużania kończę, bo już tak odcinek się przedłużył, ale mam nadzieję, że przyjemnie wam się go oglądało i oczywiście zapraszam was do kolejnych. Pa, pa!